z łaski Chrystusowej, bracia, przeczytamy. Psalm 142. Psalm i 143 z łaski Chrystusowej. Psalm 142 i 143. Głośno do Pana wołałem, głośno Pana błagam. Wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam, gdy duch mój odmlewa we mnie. Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzę, zostawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o mnie. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. Tyś działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedz mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Panie, słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje. Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej. Nie pożywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. Nieprzyjaciel prześladuje mnie, miażdży na proch życie moje, wtrąca mnie w ciemności, jak tych, którzy dawno umarli. Omdlewa we mnie duch mój, trwoży się we mnie serce moje. Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich, rozważam czyny rąk Twoich. Wyciągam ręce do Ciebie, dusza moja pragnie Ciebie, jak zeschła ziemia. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie. W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli. Przez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moich i wygub wszystkich dręczycieli moich, bom ja sługa Twój. Amen. Psalm 143 i 142. Bóg, szukając, aby stworzyć swoje królestwo na ziemi, po oddaleniu się i przekroczeniu Saula w swoim słowie, znalazł jednego małego pasterza, który pasł kilka owiec gdzieś na jakiejś górze. I miał na imię Dawid i zawołał Bóg, jak go znalazł, powiedział, znalazłem go. Znalazłem Dawida, syna Jisego, który jest mężczyzną według mojego serca i wiem bardzo dobrze, że on uczyni wszelką moją wolę. I był on małym dzieckiem. Był dzieckiem 10-15 lat, bo przed 18 rokiem życia poprzez Ducha Świętego on, Bóg go wyzwolił, jego i jego owce. Wyzwolił go od niedźwiedzia i od lwa. Jak miał 18 lat, namaścił go jako królem. I przed 20 rokiem życia, jedną procą i poprzez prowadzenie Ducha Świętego i pomocą Boga, bo szedł w imieniu Pana Wszechmogącego, zabił Golgota. I od razu wywyższyli go ludzie. I Saul wziął go koło siebie. I lud go poznał i wszyscy wołali, Saul zabił, zwyciężył tysiące, a Dawid jeszcze więcej. Ale to spowodowało zazdrość w Saulowi
I to stało się, że był wrogiem Dawida i pragnienie w sercu Saula było, aby zabił Dawida. I w taki sposób Dawid i znowuż prowadzony poprzez Ducha Świętego i poprzez pomoc swojego Pana znalazł się przed 25 roku życia w tułaczce ganiany poprzez Saula. I z nim było gdzieś około 500 mężczyzn, którzy nie byli oni najlepszymi wojownikami. Saul jednak nie przestał go ganiać i nie mówił, że dobrze, że odszedł. Jak go poganiał, w pewnym momencie znalazł się, że był otoczony poprzez wojska Saula. Bez żadnej możliwości o pomoc od nikogo. I wtedy Dawid wzniósł swój wzrok do nieba i powiedział, skąd przyjdzie pomoc? Zrozumiał, że jest sam. Zrozumiał, że Bóg go poprowadził do jednego szczególnej samotności od ludzi, ale bardzo blisko Boga. I rzeczywiście Bóg w bardzo łatwy sposób wysłał wiadomość do Saula i nie przestał tak czy owak Saul. Teraz życie Dawida jest na nowej drodze. Zrozumiał po pierwsze, że jest sam. Zrozumiał po drugie, że wrogowie jego są więksi i są mocniejsi od niego. Zrozumiał Dawid po trzecie, że nie ma nikogo, kto by mógłby pomógł, nie ma nikogo, kto by go mógł poznać, nie ma kryjówki dla niego i nie ma nikogo, kto by interesował się jego duszą. Trzy rzeczy zrozumiał Dawid w swoim związku, z życiem swoim, w otoczeniu, w którym się znalazł. Nie było nikogo, kto by go znał. Wszyscy zapomnieli o mnie, wszyscy opuścili mnie. Nie ma schronienia dla mnie. Nie mam gdzie się schować i nie ma tego, który się interesuje mną. Nie ma nikogo, kto by interesował się mną. I mógłby ktoś powiedzieć, że ta sytuacja jest straszna. Jeżeli chodzi o ludzkie życie. Ale to jest początek wielkich rzeczy, które planuje Bóg, aby uczynił dla Dawida. I w taki sposób Dawid ma jedno pocieszenie. Jednego przyjaciela. Jeden schron ma tylko Bóg, Boga i modlitwę. Sam. I w taki sposób zwraca swój wzrok do nieba. Zwróć uwagę na moją modlitwę. Uwolnij mnie. Usłysz błaganie moje. Słuchaj modlitwy mojej. Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej. Nie pozywaj na sąd sługi swego, bo jaki człowiek może być usprawiedliwiony przed Tobą i czyni coś, co ma wielkie znaczenie. Wchodzi do Słowa Bożego, do zapisanego Słowa Bożego. Wchodzi do Biblii, do Pisma Świętego i czyta, co uczynił Bóg z innymi ludźmi namaszczonymi. Mówię przez cały czas, wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich, rozważam czytny rąk Twoich. Dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 143 psalm, 6 werset. I mógłbym powiedzieć, że Bóg go doprowadził do sytuacji tam, gdzie chciał. I to jest Bóg ten i On tak działa. Znajduje sposoby, aby uwalniał niewolników, ale znajduje też sposoby i to jest
przekaz dzisiejszy od Boga. Usamatnia ludzi w obecności swojej. I człowiek zaczyna na początku czuć się sam. I mówi teraz, co mi się stanie teraz, bo się zmieniło życie. Doskonała zmiana. Do tego momentu był czynny w swojej pracy, w swojej życiu, w walce. Wszędzie bili mu brawo. A teraz sam. Znalazł się sam, opuszczony. Nie ma pomocnika dla niego. Nie ma współpracownika. Nie ma szacunku, jaki był. Od innych ludzi dla niego. Nie ma szacunku. Teraz jest ganiany. Jest sam. Doprowadził go Bóg tam, gdzie chciał. Doprowadził go Bóg tak, jak sam chciał Bóg. Aby znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Aby nie mógł znaleźć wyjścia z sytuacji. Tam pójdę, tu pójdę, co uczynię? Mówią ludzie, że wtedy zaczynają się psychologiczne problemy w życiu człowieka. Ale dla ludzi Bożych wtedy zaczyna się jedno szczególne przybliżenie Boga do człowieka i człowieka do Boga. I błogosławiony jest człowiek, który bierze tą decyzję i wchodzi do Słowa Bożego i szukuje, i szuka nauki w podobnych sytuacjach, które Bóg doprowadza w jego życiu, aby przyjął po pierwsze naukę, drugie moc i po trzecie, aleluja, błogosławieństwo. Chwała Bogu. Może człowiek, może poprzez jedną księgę, poprzez tą księgę, która może się podrzeć, może się zepsuć, przez jedną księgę może przyjąć człowiek naukę niebieską. Może przyjąć moc Ducha Świętego. Może przyjąć błogosławieństwo Boże. Poprzez tę księgę tylko takie rzeczy możesz przyjąć. Ale jest też jeden warunek. Wierzysz w to? Bo jak nie powiesz, że nie wierzysz, że będziesz szedł dalej i twoje psychologiczne problemy w rozczarowaniu doprowadzą cię do śmierci. Bo dusza nie wytrzymuje wiele rzeczy. Bo jest stworzona poprzez boską naturę, wieczną naturę. Ale jak zrozumiesz, tak jak Dawid, przed 25 rokiem życia, dziecko, 23-22 lata wtedy miał, że pomoc moja przychodzi od Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, że moim przyjacielem jest Bóg, pasterzem moim jest Pan. Wtedy zaczyna się nowe chodzenie. I te nowe chodzenie zaczyna się poprzez oświecenie Boga. Zaczyna się nowa modlitwa. I ta nowa modlitwa jest, Panie, 8 werset. 143 psalm. Daj o świcie doznać łaski Twojej i chcę szczególnie, abyśmy zważyli, że godzina modlitwy jest w jaskini. Jak wierzę, Saul wziął swoje wojsko i przychodzi teraz, nie tak jak poprzednio, że pomógł mu Bóg, teraz przychodzi z odwagą, aby go złapać i aby go zabić. Z 3000 ludźmi, wojownikami. I on poszedł na pustynię. I tam jest jedna jaskinia i wszedł do środka, aby się uchronić przed Saulem. I on się modli tam. Mówi, Panie, uczyń, daj mi o świcie doznać łaski Twojej. Może do jutra rano Bóg Ci pobłogosławić. Halleluja! Jak bardzo? Ile można? Daj mi o świcie doznać łaski Twojej. Ale wytłumaczę, dlaczego masz mnie wysłuchać? Bo w Tobie mam ufność. Bo Tobie ufam. Kochani bracia, powtarzam. Może Chrystus do jutra rano pobłogosławić Cię. Do jutra rano. Przed świtem. Tak.
Bo jak twoja odwaga, twoja ufność jest w Bogu, jak nie wpadniesz do środka w beznadziejność, do choroby, beznadziejności, jak będziesz miał nadzieję swoją rękach, do rąk Wszechmogącego, jest coś niemożliwego u Boga, jest coś, co Bóg nie może zrobić i... Alleluja, ale teraz jest uczniem Ducha Świętego i mówi, wskaż mi drogę, którą mam iść. Przede mną jest jedna droga. Nie znam tej drogi. Nowa droga. Bez pomocy, samotność, pustynia. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo wiem, że Bóg ma przygotowaną jedną drogą, drogę dla każdego z nas osobna, drogę błogosławieństwa, drogę chwały, drogę wiecznego życia. Uczyń mnie, Panie, naucz mnie, abym poznał Twoją drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moje, moje życie, moje serce. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Panie, uwolnij mnie od nieprzyjaciół moich, bo Ty jesteś moją ucieczką. Nieprzyjaciele bardzo poważni, chcą mnie zabić. I przed pójściem dalej, kochani bracia, powinniśmy zrozumieć z łaski Chrystusowej, że mamy wrogów. Wrodzy moi, nasi nie są ludźmi, nie są ciałem i krwią, ale jest władca ciemności. Duch zły, złe duchy. Nie mamy wojny z ludźmi. Dziękujemy jednak Bogu, bo w tej wojnie mamy Zbawiciela. Alleluja! I przed zaczęciem modlitwy chcę przeczytać piąty werset 142. To jest początek. Do Ciebie wezwałem i powiedziałem. I to jest pierwsze stwierdzenie. Panie, do Ciebie wołam i rzekłem. Tyś moją nadzieją. Szósty werset, 142 werset. Psalm. Tyś działem moim w krainie żyjących. Ty jesteś cokolwiek mam tutaj w tej krainie żyjących ludzi. Jesteś moją ucieczką i nic nie mam więcej. Ludzie co mówią? Odwrotnie co do Dawida i ludzi Bożych. Mam! Mamy emeryturę. Mamy czeki. Mam domy. Mam dzieci. I mam wnuczki. Nie zostawią mnie. Alleluja. I to jest właśnie złość. To jest niedobre rzeczy ludzi niewierzących. A wierzący mówią, że to co mam w moim życiu jest Twoje imię, Panie. I jedyną nadzieją w moim życiu jesteś Ty i Twoja obecność, Panie. I dlatego teraz, bo ma takie serce, Dawid, Bóg go naucza, aby się modlił. Naucza go, jak ma się modlić. Dziesiąty werset 143 psalm. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Tyś Bogiem moim. Ale w tej drodze, którą chcę, byś mnie nauczył, chcę czynić Twoją wolę. Duch Twój dobry, Twój prowadzić mnie po równej ziemi. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie w sprawiedliwości swojej, wywiedź mnie z niedoli. Powtarzam. Po południu schowany, pogoniany w jednej jaskini. I Bóg w tej modlitwie, i może wcześniej, i w którejś momencie powiedział mu, powiedział Dawidowi. I jest bardzo poważne, kochani bracia. Pójdźmy. Zobaczymy, co powiedział Bóg i co woprorokował temu człowiekowi, który znajduje się w beznadziejności. Piąty werset, 24 rozdział, pierwsza księga Samuela, piąty werset.
I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. W beznadziejności jego Bóg mu przemówił. Co powiedział mu? Że ja twojego wroga, który cię pogania i on jest większy od ciebie i boisz się go i masz strach, ja oddam ci w twoje ręce go. Ale zważaj, ty co zrobisz z nim? I to jest wielka próba Dawida. Z woli Boga. I dobrze robi, że się modli. Naucz mnie, jak mam czynić wolę Twoją. Naucz mnie, niech mnie dobry duch Twój prowadzi mnie, abym szedł drogą, którą przygotowałeś Ty dla mnie. I modlitwa jego jest: uczyń, abym o świcie doznał Twojej łaski. I teraz przychodzimy do Saula z 3000 ludźmi, aby pogonili i zabili Dawida. Dowiedział się, że Dawid znajduje się. Dotarł tam, gdzie znajdował się Dawid, znalazł tą paszczę, tą jaskinię i powiedział, że pójdę odpocząć trochę, ale tam był też Dawid w tej jaskini. I on się trząsł przed Saulem. Saul uczynił go, aby był przed nim śpiący. I teraz co zrobi? Teraz jest szansa, aby był wolny. I teraz proszę was, bracia, zobaczmy to jako Słowo Boże. Szansa, aby był uwolniony od Saula. Jeden cios zrobi taki i zabiłby go i skończyłaby się męka jego. Ale Dawid teraz nauczył się, że nie jest dobrze, aby człowiek uwalniał się sam. Ale to, co chce Bóg, jest, aby oczekiwał, aby Bóg go uwolnił. I to jest wielka różnica. Chodzi o wolność. O wolność od razu, szybka, która jest w ręku Dawida. Wolność nie wiadomo kiedy, ale jest w rękach Boga. I teraz co wybierze Dawid z tych dwóch rzeczy? Przyjaciele jego i mówią: tutaj jest twój dzień. Teraz możemy go zabić, bo Bóg oddał ci go w swoje ręce. Pamiętasz, że odda ci go w twoje ręce. Jest to możliwe. Wszystko czyni Bóg. Ale powiedział ci: zważaj, co zrobisz. I Dawid poszedł i uciął z ubioru Saula jeden kawałek. I tam uderzyło go serce. Bo serce jest przewrotne i zepsute bardzo. Tylko jeden kawałek z ubrań Saula. Zabij go i będziesz wolny. A Dawid wyrzucił swoje serce. Związał swoje ciało. Związał pragnienia swojego serca i powiedział: biada, abym zabił namaszczonego poprzez Pana. Wiesz, co to znaczy? Skazanie. Jeszcze będziesz wiele czasu ganiany po górach. Wiesz, co to znaczy, że jak go zabijesz, wolność będziesz miał, ale nie wolność Ducha Świętego. I powinien wybrać. Saul kiedyś wybrał. I Bóg wyrzucił go, bo wybór był jego cielesny. Był według pragnienia jego serca. Dawid jednak wybrał i Bóg go pobłogosławił, bo wybór jego był według woli Boga. Wasze myśli nie są moimi myślami. Drogi wasze nie są moimi drogami. Rano obudził się Saul i odjechał szybko, aby pogonić Dawida, ale nie zrozumiał, że ubranie z jego, jeden kawałek z płaszcza, kraj z płaszcza był ucięty. I
Dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie, bo jakbym chciał, mógłbym cię dzisiaj zabić. Saul zobaczył problem, żałował, ale żałowanie jego było na krótki czas, a nie według Boga. Bóg wypróbował Dawida, ale i Saula. Dzisiaj Słowo Boże wypróbuje też ciebie i też mnie. Będziemy mieli przed nami w życiu naszym i nawet dzisiaj, i nawet do jutra rano, i każdego ranka będziemy mieli przed nami to, co Bóg będzie nam dawał. I powinien każdy z nas osobna wybierać i podejmować decyzję. Albo pójdzie za logiką, za swoim sercem i za swoją myślą, albo pójdzie za mądrością Boga. Dzisiaj, kochani bracia i siostry, pomódlmy się. Panie, naucz mnie, abym czynił Twoją wolę. Naucz mnie, abym szedł Twoją drogą. Nie którą ja wybieram, ale którą Ty przygotowałeś dla mnie. Bo ma pewność w sobie Dawid i podjął tą decyzję. Panie, ja jestem sługą Twoim. Ja podjąłem tą decyzję. Jestem sługą Twoim. I sługa nie ma swojego poznania, swojego zdania, swojej decyzji i swojej drogi. Sługa ma przed sobą jednego Pana i On go zbawił. I to go zbawiało do końca. I nawet jak wpadł w najgorsze grzechy, przekroczenia, pychy, jedna rzecz go zbawiała. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Amen.